Mecz wygrany grupy D. Terran kontra Protoss. W dolnym prawym rogu w kolorze niebieskim, oczywiście grający z Niemiec, jest to Hiro Merin z drużyny Mausports. A jego rywalem w górnym lewym rogu jest Francuz Petit Drogo z drużyny Makers. No i tutaj Francja. Także jeden z tych graczy być może zmierzy się z Polakiem już za tydzień w sobotę. Ciekawe, który lepszy, który bardziej przygotowany do gry na Protossa albo no właśnie na Terrana. Ja tak, wydaje mi się, że przez pewien czas no faktycznie Protossi mieli taki okres dominacji nad Terranami. No wiadomo, nie wszystkimi, bo są Terranie i Terranie. Ale teraz chyba gra nam się w miarę wyklarowała i jest taki względny balans. Terranie lubią te ataki 2-3 bazowe. Czy w sumie takie dwubazowe, ale już się nauczyli grać jednocześnie z tym wszystkim taką trzecią bazę. I to nawet fajnie nam właśnie przeszło w taki nowy sposób i nową erę grania Terranem na Protossa. Naprawdę dobrze to potem wychodzi. No ale trzeba być też świetnym Terranem, żeby grać w ten sposób. Protossi nie mają lekkiego życia, ale wiedzą dokładnie też, co mają grać. Zobaczymy, czy Drogo bardziej będzie bazować grę na Kolosach, czy może jednak na Sztormie. Czy zajmie trzecią bazę właśnie w tym miejscu, czy też może jednak o tutaj. Są różne szkoły grania tym Protossem. Bardzo dziękuję właśnie jeszcze, jak z racji, że jest początek mapy. Cybermysz, dziękuję bardzo za 4 miesiące. 4 miesiące z najlepszym casterem, progamerem, streamerem i following the StarCraft. Dziękuję bardzo Cybermysz za wsparcie. Pozdrawiam, dzięki, dzięki. Jak dzisiaj będę coś jeść i oglądać wiadomy serial, to pomyślę o Cybermyszy przez chwilę. No dobra, chowamy planszę. Reaper sprawdza możliwe lokalizacje do Proxy Gatewaya. To jest miejsce, w którym faktycznie nierzadko myślę, że Protossi coś takiego ukrywają. Hiro Merin chce mieć pewność, że nic go nie zaskoczy. Także posprawdzane. No i szybki Robo Facility, czyli jest zwiększona szansa na przykład na kolosy. I na wczesnego Immortala również. Kiedyś były takie pusze chyba nawet, że 3, 4, może nawet 5 gatewayów z jakimś Immortalem. No takie cuda trochę. I też pamiętam, że Stats właśnie grał Robo 3 gatewaye i zaczynał od Immortala, żeby mieć wczesną obronę też na jakieś Heliony. No ale tutaj akurat będzie tylko jeden Helion. A potem już grane są miny. No, Medivac, panie Niemiec, dobra, jest i Medivac. Znaczy tak, strzeliłem może trochę z tym Medivaciem, ale na ogół jak widzę miny i piechotę, to oni robią takiego dropa z piechoty i jednej miny. No, wszystko nam to zwiastuje. Można by też oczywiście zagrać Liberatora albo Techlaba. Chociaż strzelam, że też będzie teraz roszada na starporcie i fabryce. Chyba, że szybkie czołgi jeszcze. No, no, można i tak. No jednak roszada. No halo, jeden Merin. O jest, o jest. I wszystko widzi Protoss swoim halucynowanym Feniksem. Bardzo ładne otwarcie Protossa właśnie, nawiasem mówiąc. Wszystko widzi, jeszcze się za chwilę upewni. Obserwatorem, gdzie co leci. A widział ten zwód Medivaciem, dobrze. Co? No niby widział, ale nie zauważył. No i tak to jest, no. Jak Terrana nie ma, a drop jest. Wchodzimy, wchodzimy. Mina zakopana. Całkiem dobrze się to prezentuje. O, i wykopie, tak jest ładnie wykopana mina, żeby nie aktywować jej na jednej propce. Uuuu, ale siadło, kochany, malina. Nie tylko propka, ale też obserwator zginął od tego wystrzału miny, także się opłacił ten mały manewr. No i zagrany, nierzadko, no tak, nierzadko widywany w ostatnim czasie Raven. A mimo wszystko przed trzecią bazą Blinki plus jeden.
Także otwarcie Francuza dość bezpieczne. Spodziewałem się może jakichś szybszych kolosów, a nie, on idzie w blinka i... O, i teraz jeszcze w kolosy, no dobra. Taka troszkę hybryda. To też było w ogóle trochę dziwne, bo nie tylko... No, w sumie nie rozumiem do końca, dlaczego obserwator tu wleciał. No, Phoenix to wiadomo, żeby sprawdzić, no ale albo jedno, albo drugie, a jedno i drugie to tak ryzykuje niepotrzebnie życie. No i dostawionych dużo gatewayów. No drogo gra maksymalnie bezpiecznie, powiedziałbym. Bo on wie, że Hero Marin też lubi robić te właśnie pusze. No czy to wystarczy, to inna historia. Jeszcze chyba nie atakuje Hero Marin, ma tego trochę za mało. Zresztą steampack nie byłby zakończony. Tak, jeszcze poczeka. Chciał sobie tylko przestawić czołg oblężniczy na chwilę. No ten jeden drop może bardzo dużo zmienić, jak na przykład tutaj to wyładuje Hero Marin, zniszczy te dwa pylony. No będzie spory rozpęd. No i wchodzimy. Oczywiście nie są takie groźne nawet dwa kolosy, bo Raven może je dezaktywować, albo dezaktywować jednego i rzucić na przykład Seeker na całą armię. Znaczy Seeker, ten anti-armor missile, czyli pocisk obniżający pancerz wszystkiemu i wtedy piechota to może zmienić, plus jeden zakończone. No dobrze, dobrze to wygląda dla Hero Marina, zwłaszcza jeszcze z tym. Ale drogo też oczywiście chcę odpowiedzieć na Ravena, rzucając feedbacka w niego. Jest High Templar. Gubi się troszkę chyba Protoss. Fajnie podjeżdża Hero Marin, powoli od dołu. Nie, zupełnie mu się nie śpieszy. Oj, Raven, czy on... O nie, nie, co on zrobi tym Ravenem? Czemu to stoi? Przeżyje? Feedback? Nie, nie było... O, nie ma feedbacka! Ładne mikro drogo. Tutaj też udało się obronić, ale w tym miejscu kolejny jest rzut terrański. Póki co poprawne mikro Niemca. No i jeszcze jedna konfrontacja, dezaktywowany kolos, poleciał feedback, ale to już po tej dezaktywacji. No nie, no tak, obalić kolosa. Z lancą w dodatku, no słabo drogo to rozegrał. Aczkolwiek zeloty z szarżą wyjaśnią chyba wszystko, przynajmniej póki co. No ale obrażenia zostały zadane, ten drop był bardzo dobry. Zobaczcie, tu dalej Protoss nie zbiera. Dalej kłopoty. 12 probek straconych. Najbardziej mnie dziwi, że nie było za tym... Aha, okej, jest trzecia baza, ale jakaś taka późna. Niektórzy tranie jeszcze potrafią ją szybciej zbudować. No nie zmienia to faktu, że większą armię ma Hero Marin, może kontynuować akcję. Albo jeżeli woli, to na przykład przejść w Mass Liberatory i posiedzieć na tych trzech bazach chwilę. Teraz jest oczywiście trudny element gry ze strony Protossa, bo on nie wie, jak się za bardzo ma ustawić. On nie ma pojęcia, że teraz Taran go tak zachodzi. I jeszcze do tego Raven cały czas żyje, więc można znowu dezaktywować kolosa. Nie ma kolejnego High Templara, drogo, ma mniejszą armię. No jest źle, jest bardzo źle. Też za mało Stalkerów, żeby kontrolować 4 Liberatory. No tylko te zeloty stanowią promyk nadziei. O, wow, no ładny promyk nadziei. Promień! Promień otchłani. No nie no, zważyli ten atak Hero Marin trochę. O, ale teraz chyba nie najgorszy pomysł był, tylko trochę spóźniony, żeby w koła Liberatorów się załadować. Tylko, no nie no, to te mikro było nieodpowiednie. Nie wiem, czemu tak stał przy tych zelotach. Zamiast mikrować. No i zmuszony do wycofania. On
Drago liczy na jakiś łatwy kontratak. Co te proby? Okej, okay, opamiętały się. No, próba lekkich dwóch kontrataków ze strony Drogo, no i do tego jeszcze podejście od frontu. O, jeszcze warping do maina, czy on w 3-4 miejsca chyba chce zaatakować. No, tak będzie. Tak próbuje zagrać. No, plan jest ambitny. Tylko czy realny? Icyk tutaj nie ma co podchodzić. Ale jest i warp, jest perfekcyjnie zakończony turret. No i wylądował. No nie no, tutaj nie ugra zbyt wiele proto, żeby nie powiedzieć nic. Tutaj też tak średnio bym powiedział. No 4 SCV, może 5. Albo i 6, albo i 7, co? 7? Jakoś tak za dużo aż. No i to powinno też wcześniej się wydarzyć, to wejście. Ale koniec końców rafineria urwana i 14 jest CV łącznie. To był bardzo dobry atak w sumie, Drogo, tak koniec końców, a myślałem, że będzie gorzej. No ale on też trochę minerałów na to poświęcił. Cały czas większy limit Niemca. No i robi teraz poczwórne wikingi. No będzie niebawem atak. Tak właśnie, okej, okay. Będą kolejne archony, no bo widzę, że nie ma sztorma opracowanego. I kolejne podejście, a już się zatrzymał Protoss, już nie tak nie prze. Cały czas pamiętajmy, że jest Raven, o i nie będzie feedbacka, myślałem, że jakoś się nagle obróci Drogo tą jednostką. No nie, no ty teraz oddałeś trzecią bazę. O, idź panie z taką robotą. No nie i w wąskie gardło teraz, o jest. No to się załadował Drogo. Traci Nexusa i nie może z tym nic zrobić. O, jest jeden Disruptor. O, strzelił trochę późno. O Jezu, teraz umoczył z Korei Niemiec. No, trzecia baza. Jeszcze ich nie dobija, bo tak, on woli wygrać chyba bitwę. I tym samym już całą rozgrywkę. Nexus, o, dobił chyba jeden Marine. Miazgunia. No nie no, stanie w tym miejscu było złą decyzją. No, ale i tak, armia była mniejsza, także Hero Marine wygrywa. No, może z drobnymi kłopotami. Ale jednak kontrolował sytuację. No i właśnie na ten styl Terrana ciężko się gra. Ciężko się tak rozwinąć, jakby chciał tego Protoss. No ale wydaje mi się, że jakby kilku błędów właśnie w kontroli Hero Marine nie zrobił, to by łatwo to wygrał. Na przykład to przytulenie się do zelotów. Nie za dobre. Także GG, kolejna mapa to Year Zero. No i może Hero Marine będzie pierwszym, który awansuje z grupy. No chyba jest jednym z faworytów. Pamiętajmy, że on też był jednym z graczy, którzy pojechali na Mistrzostwa Świata rok temu. Może i w tym pojedzie roku. Aż sobie jeszcze zerknę na jedną rzecz. No WCS Winter był trzeci Hero Marine, to dostał trochę punktów. 875 punktów za to dostał. No, Hero Marine jeszcze i w tym roku może pojechać pewnie na BlizzCon, jak tak dalej będzie ładnie grać. No, pamiętam, że z Serralem przegrał. Także gotowi do biegu i zaraz kolejna mapa. Kto prowadzi w tej obecnej grze sfrustrowany? No przez większość czasu, no zdecydowaną większość czasu Hero Marine. To można w miarę ocenić po limicie. No w TVP po limicie myślę, że można w miarę łatwo oceniać, kto ma przewagę. No nie zawsze jest tak, że ten kto ma większy limit, ten ma przewagę, ale często. Jeszcze od kompozycji, od ulepszeń zależy. No i od wydobycia. Gdzie są sztormiarze? No, ja nie wiem, gdzie byli.
Kolejna mapa w górnym lewym rogu w kolorze niebieskim Hero Marine. No a jego rywalem w dalszym ciągu Francuz Petit Drogo. Jeżeli Drogo nie chce walczyć po raz kolejny z Namszarem, no to... A nie, przepraszam, przecież tam będzie Klem. Czyli TVP i TVP czeka Drogo. Tak, 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 dokładnie. No to Klem czeka teraz w meczu przegranych. A Drogo z Klemem jeszcze dzisiaj nie walczył. W sumie ciekawe, czy Drogo i Klem jakoś tak się dobrze kumplują, no bo niby Francuzi tam słyszałem, że sobą trochę trenowali, jakieś prohausy i tym podobne rzeczy. No ale może to kiedyś, może już się nie trzymają za blisko. Tak, może trochę Storma zabrakło, no ale też pamiętajmy, że Hero Marine miał Ghosty. I ładnie grał Wikingi, no tak, dobrze, dobrze cisną tym Terranem. Kiedyś Terranie w ogóle śmiesznie grali, praktycznie same, sama piechota. Nieważne co się dzieje, no jak kolosy to od biedy zrobili te Wikingi, ale tak, Ghosty? Powyżej 10 minuty najwcześniej. No teraz już się trochę doszkolili, już uznali, że nie można robić cały czas trzech jednostek. Kiedy się ogolę? No, wczoraj się na przykład trochę ten goliłem. Widzę, że sprawy bieżące. Bez zwiadu Hero Marine, zatem trzeba się rozeznać w okolicy. No, Drogo już w miarę wie, z czym się mierzy. Ciekawy jestem, czy on tutaj machnie budynek technologiczny. Czy też może jednak w tym miejscu. Bo tutaj chyba by zablokował wyjście Reaperowe. A okej, jednak tutaj. O, Robo! I to tak z tyłu mocno. No, zanim dojedzie ta jednostka zwiadowcza typu Observer albo inny Warpism, to dużo, dużo czasu, tak z rogu mapy w zasadzie. Ale jest szansa, że może Hero Marine tego nie zauważy. Jakoś Drogo lubi chyba od Robo grać i też kilku innych protosów pewnie. No Blink na tej mapie na przykład chyba nie jest zbyt dobry, bo no niby można się tutaj teleportować do rywala, ale to tak... Raczej tak z tego nic nie wyjdzie. No Stargate jeszcze jest taką opcją, która mogłaby być tutaj popularna. Ale chyba przez te właśnie dwubazowe ataki Terran to mało kto lubi grać Stargate'a. Nie no, dobra, w sumie lubią grać. Ale pewnie rzadziej, zwłaszcza na małych mapach. No to są na tyle późno dostawione gateway'e, że chyba tu nie ma mowy o jakimś wczesnym ataku. Zresztą i tak są robione, są robieni obserwatorzy. No i proszę, mamy zmianę taktyki na całkiem taką, no rzadko używaną, przynajmniej ja sobie nie przypominam. Hero Marine będzie mocny atak robić, no i teraz najważniejszy moment tej gry chyba. Czy Protoss zauważy, czy nie zauważy, czy będzie miazgunia, czy nie. No Hero Marine ewidentnie nie widzi. Świetny zwiad, Petit Drogo. Tego potrzebował, on teraz widzi, że nie ma Starporta. No może się spodziewać, że jest gdzieś na mapie, ale w sumie no widzi wcześniej dwa baraki, wcześniej świecący się ten Tech Lab. No, może już wiesz, czym się mierzy. Ładnie proba zniszczona. Udało się też tego obserwatora zniszczyć swoją drogą. Ale chyba Hero Marine wie, że się Petit Drogo dowiedział o jego zamiarach. I to też oczywiście może mocno wpłynąć na jego pomysł na dalszą grę. Czy ja zaatakuję, czy nie, no to jeszcze jego decyzja. I tak musi zaczekać jeszcze na Steampacka. No i na plus jeden. Uda się, uda się, uda się, uda się, uda się. Uch.
Ale urwał tego cyklona pięknie. No oczywiście niedopatrzenie Hero Marina, ale mało kto tak szybką reakcję ma. Przeważnie to i tak się sprowadza do tego, że akurat patrzyłeś na tego cyklona albo na minimapę. Ej, no ładnie! Hero Marine może stracił cyklona, ale jakoś dojrzał tego obserwatora. Smugę na ekranie i teraz elegancko go dopił, dobił go piechotą. To było mega dobre. Bardzo dobra reakcja Francuza, żeby stanąć tutaj z Stalkerem, tylko no co z tego, że widzi? A, jest i kolos, no ale sam kolos, kochany, to nie wystarczy. Wjeżdża, 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 wjeżdża. Raus, raus, raus. Tak jest, Niemiec elegancko go dobił. Pięknie, pięknie. Dobrze dobita jednostka, kluczowa dla Protosa. Nie, na miazgunia. Jakbym Maru trochę oglądał, albo ogólnie dobrych Terran. Tutaj drop, tutaj cios. No i bagieta zakręcona między bazami. O, i tak chyba padnie Nexus. Jakby Sichang strzelał to na pewno, ale widzę, że... O, jak wyliczył ostatni strzał Marauderem. I rzucił tego skana. No nie, nie mów, że jeszcze ten kolos padnie. Jakby Maraudery były rozdzielone na dwa, to tak... No nie, 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 nie. Wszystko, co miało nie pójść, nie poszło. Jezu, jak mi przykro w ogóle. Ja tak szczerze. Nie no, i w bazie padł kolos, i trzecia baza padła od ostatniego strzału Maraudera. I potem jeszcze jeden kolos padł, dwóch Marauderów i dwóch... O jest. Przykra sprawa, no. Co powinien golić prawdziwy mężczyzna? Czat ma dobre rozkminy. Prawdziwy mężczyzna goli się tam, gdzie chce. Myślę. Nawet na brwiach, kappa. Jak sam tak uzna. No, średni był ten mecz, niestety, to wam nie będę czarować. No bo, znaczy, bardzo ładnie wykonany atak, no to Hero Marina można pochwalić, a Drogo niestety. Żwawy jak wóz węgla. GG, dziękuję bardzo na YouTubie za oglądanie tego starcia. Było szybko. Mam nadzieję, że niektórzy coś z niego wynieśli. Albo chociaż się trochę ubawili. No i tyle. Do zobaczenia do następnego odcinka na YouTubie. Cześć, cześć.